śladami dawnego ocypla. Dawniej przed laty w tym miejscu była taka stara, brzydka budka i tutaj właśnie znajdowała się, w teorii przynajmniej, recepcja. Tu znajdowała się stołówka oczywiście, natomiast w tym miejscu mniej więcej znajdował się domek, w którym najczęściej spaliśmy. Dzisiaj mile zaskoczyłem się, że to miejsce, czyli stare kibelki, nadal istnieją. Natomiast już nikt z nich nie korzysta. Jeszcze w 96, chyba 7, 8 roku tej do budówki nie było, ale jeszcze za naszych czasów ona właśnie powstała. Natomiast mniej więcej w tym miejscu był taki magazyn, spiżarnia. Te mniejsze domki, zdaje się te 14 i 15, prawdopodobnie powstały w czasach gdzieś pomiędzy ocyplowych naszych starych dawnych, a pomiędzy tymi czasami teraz, teraźniejszymi mleczarzowych. Być może ta huśtawka znajdowała się kiedyś tam, być może, ale pewności nie mam. Tych domków oczywiście nie było. Tutaj graliśmy w kosza kiedyś dawniej i tutaj było też pole namiotowe. Tutaj graliśmy też w siatkówkę. Oczywiście to też jest nowość, to jest, zajrzałem do środka, to jest taka grillownia. Zasadniczo dwie były takie wiaty, takie miejsca na ogniska, w tym miejscu i w tym miejscu. Dzisiaj też byłem zaskoczony, że zobaczyłem coś takiego, czyli dawny zlew, tutaj mieliśmy zęby, a tutaj wychowawcy brali prysznic. Oczywiście wszystko jest już teraz nieczynne. Co ciekawe, krzesła ze stołówki są w tym miejscu, właśnie tak te krzesła wyglądały. Na 90% to jest też dzieło domu dziecka, dzieci domu dziecka. Mniej więcej na tej wysokości mieszkała ta starsza pani. Już niewidoczny napis, ale prawdopodobnie palarnia. Najlepsze domki z widokiem na jezioro. Numer 1, 2, 3. Płot był drewniany wokół całego ośrodka.